Cześć wszystkim, dajcie znać tutaj na czacie, czy nas słychać, widać? Najważniejsze. Marcin, Marcin słyszysz i widzisz, okej, okay. to super, cieszę się. Słuchajcie, cześć, cześć wszystkim, cześć Radek, cześć. Z Marcinem Kamykiem-Kamińskim ją łączy pewna historia, ale o okay. tym nie będę teraz okay. opowiadał. Dobra. Słuchajcie, no witajcie na webinarze jak zautomatyzować, bo jak zautomatyzowałem 80% firmy usługowej, jest to historia prawdziwa. Dzisiaj jest z nami Marcin Kamiński, cześć Marcin. Cześć wam wszystkim, cześć. Szef agencji TOP Online, Marcin jak część z Was już wie, bo jest trzeci raz naszym gościem na webinarach Cyberfolks. Marcin to jest praktyk, nie teoretyk, wszystkie wdrażane dla klientów rozwiązania testował na własnej skórze. Marcin był programistą, freelancerem, aż do pamiętnego 2012 roku wraz z Dawidem Scheinerem założyli agencję SEO TOP Online. No, i tak oto dziś ta agencja automatyzuje 80 procesów firmowych, i właśnie o tym dziś Marcin opowie. Ja jestem w pełni przekonana, bo widziałam już prezentację Marcina na sobotniej konferencji Nie bój SEO, że ten webinar dostarczy Wam no takiej inspiracji, ale też motywacji do działania. No, oczywiście w związku z automatyzacją procesów w Waszych firmach, ale no myślę, że nie tylko. Ja nazywam się Adriana Szałańska i będę moderatorką tego spotkania. Całość webinaru będzie trwała około 35 minut, po czym nastąpi czas na pytania z Waszej strony. Jeżeli będziecie mieli pytania w trakcie prezentacji, to proszę zapisujcie je tutaj na czacie w prawym dolnym rogu. Ja będę je wyłapywać, żeby Marcin mógł na nie spokojnie odpowiedzieć po prezentacji. Całe spotkania oczywiście jest nagrywana, będzie dostępna na naszym kanale, na YouTube i na Waszych skrzynkach, ale dopiero jednak pod koniec maja. No a teraz mamy jeszcze jednego gościa, za chwilę go Wam przedstawię, no ale zostawiam Was już z Marcinem i no nie mogę się doczekać, aż Marcin zacznie swoją prezentację, bo jest turbo ciekawa. Cześć ludzie, fajne macie te webinary, a ten żółty kolor już na zawsze będzie mi się z wami kojarzył. Wpadłem się tylko z wami przywitać. Marcin mi sporo o was opowiadał. Ponoć jesteście najbardziej aktywną społecznością na webinarach. Mam nadzieję, że i tym razem tak będzie. Okej. Okay. Nie będę przedłużał i oddaję Marcinowi głos. Pozostajemy na hiperłączach. Tak, bardzo dziękuję, Ignaś. Y Witam wszystkich, cześć Wam. Na początku, w sumie, chciałbym po pierwsze podziękować za książkę od CyberFolks, bo ją jakiś czas temu dostałem, i w ramach odwdzięczenia się chciałbym obdarować społeczność moją książką, właściwie naszą książką, czyli Seo Samodzielni. I na koniec webinaru mojego zadam Wam jedno pytanie, i kto pierwszy na nie odpowie, po prostu zgarnie tą książkę. Dodatkowo jeszcze. Kilka fajnych naklejeczek, bo nam troszkę zostało z sobotniej konferencji. Teraz już powoli zaczynając w sumie. Mam tak 143 slajdy, więc jest totalny zakaz mrugania, żeby czasami ktoś nie przegapił czegoś ciekawego. Zajmie mi to około 35 minut. Być może troszkę mniej, być może troszkę więcej i później przejdziemy do pytań. A będę mówił głównie o automatyzacji w firmie usługowej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, bo ja taką firmę usługową, czyli agencję SEO prowadzę i ją też automatyzuję, a po drugie, bo firmy usługowe są chyba najbardziej zaniedbane pod kątem automatyzacji dlaczego tak uważam no bo NBP przeprowadziło takie badanie w 2020 roku z czego wynikało że 97% firm usługowych preferowało nadal płatności tradycyjne to tak jakby mniej więcej posadzić zgromadzić właścicieli firm usługowych w kinie i tylko pierwszy rząd by wykorzystywał szybkie płatności a reszta by była Powiedzmy, że w średniowieczu gdzieś. Więc myślę, że warto by było troszkę rozmawiać więcej o automatyzacji w firmach usługowych. Ja się nazywam Marcin Kamiński i jestem CEO z agencji SEO, jak ja to lubię mówić. A dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć, że jeszcze trzy lata temu raportowanie zajmowało nam bardzo dużo czasu. Same raporty były skąpe, bo zawierały tylko kilka statystyk i klienci na nie mocno narzekali. Rozliczaliśmy koperejterów ręcznie, co generowało sporo błędów, a napisanie 50 artykułów stanowiło dla nas nie lada wyczyn, z czego jeszcze części z nich nie dowoziliśmy. Dzisiaj jest troszkę inaczej, bo raporty generujemy jednym kliknięciem, rozliczamy kooperatorów w 0 minut, a to nie tak dużo, prawda? A na dodatek w ciągu ostatnich dwóch lat napisaliśmy ponad 12 tysięcy artykułów, z czego tak naprawdę jednego nie dowiedzieliśmy. A to wszystko tak naprawdę zaczęło się od mojego ślubu, bo w 2015 roku, kiedy poślubiałem moją żonę, obiecałem jej, że będę poświęcał jej znacznie, znacznie więcej czasu. Na efekty tego tak naprawdę nie trzeba było długo czekać, no bo już 9 miesięcy później urodził nam się synek Franciszek. No i wtedy z braku czasu wpadłem w taki totalny brak czasu. Wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają i mają dzieci, wiedzą dokładnie, o czym mówię. A do tego jeszcze na mojej skrzynce mailowej codziennie, każdego dnia, w sumie lądowało mnóstwo maili, ale tak naprawdę większość z nich dotyczyło tego samego problemu, a mianowicie klienci. Chcieli tak naprawdę wiedzieć, co my w tej agencji SEO w ramach naszej usługi dla nich realizujemy. I te maile były dla nas problematyczne, bo odpisywanie na te maile zajmowało nam bardzo dużo czasu, i wtedy tak doszło do nas, że, doszło do nas, że po prostu klienci chcą lepszego raportowania. No i w końcu daliśmy im to, czego chcieli. To trochę nam zajęło, oczywiście, ale na dzień dzisiejszy raporty zawierają. Wszystkie wykonane czynności przez specjalistę, wszystkie napisane artykuły przez copywritera, łącznie z tym, kto je napisał i kiedy napisał, wszystkie pozyskane linki. A jak wiecie, dla agencji SEO, czy też dla klientów agencji SEO, to jest bardzo, bardzo, ważne, bardzo ważny czynnik. A do tego jeszcze szereg dodatkowych statystyk, tym razem już bardziej użytecznych, a nie takich. Skąpych. To wszystko generujemy jednym kliknięciem w ciągu 10 minut dla 250 klientów, a dodatkowo jeszcze staramy się nagrywać jak najczęściej takie krótkie, 5-minutowe wideo i dodawać je do raportów, w którym opowiadamy każdemu klientowi, co było robione, jaki jest tego skutek i co będzie w przyszłości wykonywane dla niego. Czyli taki plan na kolejne. Powiedzmy 3 do 6 miesięcy. Efekty tego tej automatyzacji, jeżeli chodzi o raportowanie były bardzo dobre. No bo po tych kilku latach już mogę powiedzieć, że odnotowaliśmy 99% mniej tych problematycznych maili, 90% mniej telefonów do działu realizacji. Klienci nam chętniej i szybciej płacili czy płacą. A na 120 wysłanych wideo raportów uzyskaliśmy 120 pozytywnych feedbacków, a to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. Nie odbyłoby się ta automatyzacja, nie mogłaby się odbyć, gdyby nie nasz inteligentny asystent SEO, w skrócie IGNAS, a dla przyjaciół po prostu Ignaś. Z Ignasiem już się mogliście zapoznać. To była właśnie ta postać, która wystąpiła przede mną. Ignaś tak naprawdę jest robotem i wykonuje za nas jakieś 80% czynności, które jeszcze 2 czy 3 lata temu wykonywaliśmy ręcznie. A jego rozpisywanie tak naprawdę zaczęło się od ściany w naszym starym poprzednim biurze, gdzie na tej ścianie wypisaliśmy sobie tak naprawdę czynności, które realizujemy dla. Naszych klientów w dziale realizacji. Dosyć skrótowo one były wypisane, czyli tak naprawdę wypisaliśmy sobie proces tak dosyć nieświadomie. I Ja wiem, że to Wam ten obrazek może Wam nic nie mówić i jest on tylko troszkę bardziej czytelny niż taktyka rozpisana przez Jacka Mocha, ale dało nam to naprawdę bardzo dużo pomysłów na automatyzację, które realizujemy tak naprawdę do dnia dzisiejszego. A te automatyzacje znowu, które wprowadziliśmy, okazały się rozwiązaniem wielu wielu naszych problemów i o tych problemach właśnie chciałbym dzisiaj wam poopowiadać. A właściwie nie tyle o samych problemach, co o rozwiązaniach, które zastosowaliśmy, bo to one były tak naprawdę kluczem do sukcesu. No i tutaj chciałbym wam powiedzieć pierwszą historię, że kiedyś dzwoni do mnie klient i mówi: "Panie Marcinie," Podpisaliśmy z wami umowę na pozycjonowanie, ale od pięciu dni nikt się do nas kompletnie nie odezwał. No i ten problem co jakiś czas nam się powtarzał, i szczerze mówiąc, to byłem bardzo wkurzony na siebie, na moją ekipę, na wszystko dookoła, że po prostu nie dajemy klientowi tego, czego od nas oczekuje, i cały czas brakuje nam czasu. Więc zaczęliśmy rozwiązywać ten problem. Posługując się automatyzacjami, i jedną z pierwszych automatyzacji, którą wprowadziliśmy, to były tak naprawdę automatyczne maile, które wysyłały się do klienta w określony dzień współpracy. I to działa tak naprawdę do dzisiaj. I tak pierwszego dnia ja wysyłam, w sensie automatyczny, idzie automatyczny mail, w którym ja witam klienta, trzeciego dnia idzie automatyczny mail, w którym to opiekun się wita z klientem. Czwartego dnia idzie automatyczny mail z automatycznie wygenerowanymi danymi dostępowymi do naszego panelu klienta, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż w 180 dniu idzie automatyczny mail z prośbą o feedback odnośnie naszej współpracy. Sama edycja, czy też tworzenie takiej wiadomości jest bardzo prosta. Właśnie widzicie na ekranie, to jest taki. Prosty formularz, a wysłana wiadomość wygląda mniej więcej tak, i jak możecie zauważyć, posługujemy się w naszej komunikacji dosyć często wideo, i tak jest też w tym przypadku, żeby po prostu klient nas mógł zobaczyć, poznać i być może nam od początku bardziej zaufać. W efekcie tej prostej automatyzacji czyli tych automatycznych maili od dwóch lat, a być może nawet dłużej. Witam każdego klienta dokładnie w pierwszy dzień współpracy, ale co najważniejsze, tak naprawdę nie muszę o tym pamiętać, ani nigdy się praktycznie z tym nie spóźniłem, chyba że automatyzacja z jakiegoś powodu się wysypała, ale o tym możemy porozmawiać sobie po moim webinarze. Bywają też takie sytuacje, bynajmniej u nas, że to klientowi brakuje czasu, my chcemy zrobić dla niego jak najlepszą robotę. Ale ten kontakt czasami po stronie klienta jest utrudniony i nic w tym dziwnego, no bo on po prostu oczekuje od nas, że my w 100% zadbamy o jego SEO, ale czasami musimy się z nim skontaktować. I tak właśnie bywa w przypadku wskazówek optymalizacyjnych. Pewnie znacie mniej więcej to pojęcie, czyli jest to taki dosyć długi, skomplikowany często dokument, który zawiera szereg bardzo. Branżowych zagadnień, i w związku z tym zawsze musimy po wysyłce takiego dokumentu skontaktować się z klientem telefonicznie, żeby mu po prostu wyjaśnić i dopowiedzieć różne rzeczy, czy też odpowiedzieć na szereg jego pytań. No i tak, żeby jednak odpowiedzieć na te pytania, to klient musi się zapoznać z tymi wskazówkami, żeby te pytania w głowie mu się gdzieś tam pojawiły. No i tak. Chciałem Wam przedstawić drugą historię, a mianowicie, że mieliśmy taki problem, że dzwoniliśmy w pierwszy dzień po wysłaniu tych wskazówek optymalizacyjnych do klienta, i klient mówił, że nie, jeszcze się nie zapoznałem z tymi wskazówkami, że proszę o telefon w dniu jutrzejszym. No to my dzwoniliśmy na ten drugi dzień, no i ten klient już troszkę poddenerwowany, że go męczymy, mówi, że nie, jeszcze się nie zapoznałem. Proszę mi dać jeszcze trochę czasu. No to my dzwoniliśmy po tym jeszcze trochę czasu, czyli po kilku dniach. No i wtedy już klient był totalnie zdenerwowany i pytał się nas, pytał się nas czy my jesteśmy z SEO, czy z fotowoltaiki. Więc ogólnie nasze telefony wtedy, bo męczyliśmy trochę klienta, śmierdziały fotowoltaiką, jak ja to lubię mówić. Ehm, <laughs> Przepraszam, zabrakło mi głosu. A rozwiązanie tego problemu było tak naprawdę dosyć proste, bo w pewnym momencie zaczęliśmy wysyłać te wskazówki optymalizacyjne w formie HTML za pomocą adresu URL, i jak ten klient kliknął w ten adres URL, to my otrzymywaliśmy taką automatyczną wiadomość. W sumie nadal ją otrzymujemy, bo to nadal działa. Że po prostu klient w tym momencie przegląda wskazówki optymalizacyjne i być może dobrym momentem do wykonania telefonu to będzie za 15 minut. Więc my tak ten, te telefony zaczęliśmy wykonywać i mogę Wam powiedzieć, że efekty tego są bardzo dobre, bo wykonujemy jeden, ale bardzo skuteczny telefon. A dodatkowo nie kojarzymy się tak mocno z fotowoltaiką, nawet w dziale realizacji. No, i tak szczerze mówiąc, to powiem Wam, że nie znam nikogo, kto lubi być śledzony przez 24 godziny na dobę, oprócz tak naprawdę wszystkich moich klientów. Więc takie śledzenie nie jest wcale takie złe. Inny problem, jaki chciałem poruszyć, to znowu brak spójności. On się objawia bardzo często dotyczy bardzo często dokumentów, czy też Różnych grafik, i uważam tak obserwując różne czy też agencje marketingowe, czy firmy usługowe i tak dalej, to że ten problem nie dotyczył tylko nas, a dotyczył też innych firm. No i ja bardzo szybko też zauważyłem, że na te wskazówki optymalizacyjne, o, o których Wam prędzej troszkę poopowiadałem, to nie tyle tracimy, nie tylko tracimy bardzo dużo czasu na ich. Tworzenie na, na tworzenie tego dokumentu, ale też nasze wskazówki optymalizacyjne mają tyle wspólnego z naszym brandingiem, co Ekstra klasa z piłką nożną, a jak wiecie bardzo dobrze, Ekstra Klasa, nasza Polska kochana nie ma nic wspólnego z piłką nożną. Rozwiązaniem dla nas w przypadku bynajmniej tych wskazówek optymalizacyjnych i w sumie wielu innych dokumentów okazał się generator, czyli tak naprawdę bardzo prosty formularz, który uzupełniamy sobie. Pole po polu, pole po polu, a w efekcie tego generujemy zawsze tak samo wyglądający dokument i dodatkowo zyskujemy jeszcze dużo czasu. Jednak bardzo szybko poszliśmy o krok dalej i wprowadziliśmy do tego formularza szereg autouzupełnień, i w sposób automatyczny też pobieraliśmy dane z zewnętrznych źródeł. W sensie mówię tu w czasie przeszłym, ale powinienem mówić w czasie teraźniejszym, no bo nadal to robimy tak naprawdę. I dla przykładu, jeżeli kiedyś, żeby umieścić wykres we wskazówkach optymalizacyjnych, musieliśmy wchodzić na SemStorma, wpisywać tam domenę, później kopiować ten wykres, wstawiać go do dokumentu, formatować go i tak itd., tak a teraz tak naprawdę w ułamku sekundy on się nie tylko załącza do dokumentu, ale też mamy podgląd w momencie, kiedy uzupełniamy ten cały formularz. Więc jest to taka drobna automatyzacja, która daje bardzo dużo tak naprawdę czasu. Innym przykładem jest fakt, że jeżeli my w tym formularzu uzupełniamy jakieś pole i wpisujemy tam na przykład adres URL, to dlaczego ten wynik w polu obok nie miałby się pobierać w sposób automatyczny. No i tak właśnie u nas to mniej więcej działa, czyli stosunek treści do kodu pobierał się w tym momencie czy pobiera się w tym momencie w sposób automatyczny. I tak naprawdę ten bardzo skomplikowany długi formularz w tym bardzo długim formularzu wprowadziliśmy dużo, dużo, dużo więcej takich drobnych automatyzacji, które dzięki którym tak naprawdę Zyskaliśmy bardzo dużo czasu, czyli skróciliśmy czas tworzenia tych wskazówek optymalizacyjnych do 30 minut z 4 do 6 godzin. Plus jeszcze na dodatek, one zawsze wyglądają tak samo, te dokumenty czyli są obrandowane, zgodne z naszą komunikacją, zgodne z naszym brandingiem czyli po prostu spójne, bo wiecie, jak to jest: jeden da logo z lewej strony, drugi da, da z prawej, trzeci nie da w ogóle i tak dalej. A ta spójność jednak jest ważna w przypadku, kiedy zależy nam na tym, żeby nasza marka była dobrze obrandowana i po prostu dobrze się komunikowała też wewnętrznie z klientem, nie tylko zewnętrznie marketingowo, ale też dla tych klientów, których już pozyskaliśmy. I odnośnie spójności, mam dla Was jeszcze w sumie dwa typy. Pierwszy z nich to jest Figma, czyli jeżeli my sobie generujemy obrazki na social media, a podejrzewam, że wy też to robicie, to używamy po prostu automatyzacji dostępnych w figmie. I u nas się to dzieje mniej więcej tak, że uzupełniamy sobie dwa pola i generujemy to, co widzicie teraz na ekranie, czyli jakieś kilkadziesiąt gotowych tak naprawdę obrazków, które, z których spośród których wybieramy sobie. Jeden I eksportujemy go, czyli tak naprawdę, kilkoma przyciskami myszy możemy wygenerować obrazek i trwa to około przeważnie do 2-3 minut, więc bardzo krótko. A dodatkowo, jak sami widzicie, jest to bardzo spójne. Drugi tip to jest mid Journey, o którym pewnie już większość z Was słyszała, ale ja Wam też z chęcią opowiem o tym w drugiej mojej części. Troszkę więcej, bo za jego, za pomocą tej sztucznej inteligencji można tworzyć bardzo fajne, bardzo spójne przede wszystkim obrazki, i to jest dużo lepsze rozwiązanie niż jakieś stokowe fotografie i bardzo łatwo można wykorzystać to w na przykład artykułach blogowych, czy też w social mediach. Inny problem, jaki mieliśmy, a właściwie ja miałem i kiedyś go zdiagnozowałem to jest bezużyteczna praca. To znaczy na początku nie wiedziałem, że ona jest bezużyteczna, dopiero po jakimś czasie się skapnąłem, że ona jest bezużyteczna. I tak chciałem wam powiedzieć kolejną historię, że kiedyś przychodzę do pracy, myślę, dzień jak codzien, Easy Job, będę analizował klientów i biorę sobie pierwszego, odpalam SEMstorm, Senuto, Google Search Console, Google Analytics, jeszcze kilka innych serwisów. 18 minut i po temacie, praktycznie klient przeanalizowany, nic tak naprawdę nie wykryłem, więc przechodzę do kolejnego, i kolejnego i kolejnego, aż tak się zatrzymuje na 20. i zdaję sobie sprawę wtedy z kilku rzeczy: po pierwsze, że już jest godzina 15, a ja muszę za chwilę jechać po Franka do przedszkola. Po drugie nic nie wykryłem analizując tych 20 klientów, a po trzecie, zostało mi jeszcze 200 klientów do przeanalizowania. W związku z tym, bardzo szybko wykryłem, że moja praca jest, była w tym momencie bezużyteczna totalnie, więc bardzo szybko postawiłem diagnozę. Musimy to spróbować zautomatyzować. I tak też się tak naprawdę stało. Zrobiłem to w trzech prostych krokach. Które warto zapamiętać, bo one tak naprawdę były dla nas i podejrzewam, że dla wielu firm były czy będą game changerami, bo można je zastosować w, praktycznie w każdym przypadku i są dosyć uniwersalne i bardzo pomocne i skracają czas pracy. Pierwszy krok to jest najważniejszy, bo tak naprawdę musimy zebrać dane. Czyli my zaczęliśmy zbierać dane, no bo jeżeli ja sobie analizowałem ten wykres, no to. Potrzebowałem jakichś danych. Automat e, też potrzebuje tych samych danych praktycznie do analizy, więc warto by było je po prostu zbierać. Dodatkowo e, aktualizujemy sobie te wykresy czy też te dane e, wcale tak często, jak, e, jak często je tak naprawdę e, przeglądamy, a nawet częściej, bo robot może to wykonywać za nas dużo częściej niż, jak, m, niż, niż my. No, i tak możemy sobie ustawić jakąś analizę, na przykład co godzinę, co tydzień, raz na miesiąc i tak dalej. Drugi, drugi krok to jest tak naprawdę zebranie wszystkiego w jednym miejscu, czyli my mówimy na to, że my, my mówimy, my to określamy jako dashboardy, czyli że my po prostu tworzymy dashboardy i w ten sposób zbieramy wszystko w jednym miejscu. I tak na przykład teraz widzicie jeden z przykładowych, jedną z przykładowych zakładek w naszym panelu administracyjnym, czyli jak Wam opowiadałem, że przeglądałem te SemStormy, Nuto, Google Search Console i tak dalej, no to tak naprawdę teraz nie muszę tego robić, no bo w sposób automatyczny te wszystkie dane się pobierają do naszego panelu administracyjnego i tutaj musiałem screen podzielić na dwa, tak naprawdę ta strona jest jeszcze dłuższa, ale najważniejsze jest to, że wszystko tak naprawdę mamy w jednej zakładce i nie musimy przechodzić na wiele innych serwisów. No i tracić na to czas. No i teraz trzeci krok, on jest mega istotny, no bo to jest tak naprawdę automatyczne analizowanie tych właśnie zebranych prędzej danych. Czyli jeżeli mamy już zebrane dane i je sobie aktualizujemy, mamy zebrane je wszystkie w jednym miejscu, tak żeby to było użyteczne, no to dlaczego tak naprawdę? Ignaś nie miałby analizować za nas tych wykresów, czyli robić za nas tą, tak naprawdę, w cudzysłowie, bezużyteczną pracę. My tutaj posługujemy się do tego, żeby wykresy. Ogólnie, my analizujemy sobie te wykresy i wysyłamy do siebie alerty. Alerty to jest takie nasze, powiedzmy, branżowe określenie, czy tam nawet firmowe określenie, więc już śpieszę z wytłumaczeniem, o co tu chodzi. To jest tak naprawdę nic innego jak takie ważne wydarzenie wykryte przez robota, które pojawia nam się mniej więcej tak, jak takie zwykłe powiadomienia, z którymi mamy do czynienia na co dzień na naszych telefonach czy też na komputerach. I mniej więcej wygląda u nas to tak, że teraz Wam wyświetlam dwa przykładowe takie alerty. W tym przypadku akurat tutaj Ignaś nam podpowiedział, że wykrył spadek na wykresie SEMStorma, Storma, czyli na wykresie widoczności, i specjalista musi to przeanalizować i postanowić, czy zamyka ten temat, czyli czy to nie jest nic takiego, czy po prostu musi coś z tym zrobić. Czyli zagłębić się w temat, no bo jeszcze Ignaś tego nie potrafi, ale już niedługo być może będzie potrafił. Ale jak zauważycie, tutaj jeszcze celowo pokazuję ten screen, no bo nie bez powodu tutaj dodajemy sobie wykres, czyli tak naprawdę zbieramy, dajemy specjaliście wykres, tak żeby nie musiał przechodzić do kolejnych zakładek, tylko mógł rzucić okiem i już będzie wiedział tak naprawdę, czy wymaga. Ten alert jego interwencji, czy też nie. I teraz bardzo szybka kalkulacja. Jeżeli ja poświęciłem 18 minut na analizę jednego klienta, to na 250 klientów potrzebowałbym tak naprawdę 10 dni roboczych, a do tego jeszcze nie mam gwarancji, że tak naprawdę coś wykryję. A jak już wiecie, potrafiłem spędzić, spędzać całe godziny czy też dnie na tym, żeby analizować klientów i tak naprawdę. Nic nie wykryć, w związku z tym moja praca była bezużyteczna, a teraz jest troszkę inaczej: no bo ten zaoszczędzony czas poświęcamy na pracę kreatywną i efekty tego są takie, że na przykład mieliśmy, każdy z nas ma jakąś tam specjalizację, może się w niej edukować, może na przykład ma czas na napisanie artykułu na bloga, mamy czas na przygotowanie się do na przykład takich webinarów czy też do konferencji, którą organizowaliśmy w sobotę i tak dalej, i tak dalej. Czyli. Człowiek ogólnie powinien się zajmować tą bardziej kreatywną pracą, a nie tą bezużyteczną. Chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć o innym przykładzie bezużytecznej pracy, z którym akurat ja miałem do czynienia, a mianowicie z monitorowaniem zmian na stronie klienta. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście właścicielem sklepu internetowego i dzisiaj dodajecie 40 nowych produktów i 4 nowe kategorie. No to nasz Ignaś w nocy to wykryje, rano. Wyświetli alert dla specjalisty, a ten skontaktuje się z Wami i podpowie, czy czasami nie warto by było zoptymalizować dodatkowych podstron na Waszym serwisie. Taka ciekawostka: jeszcze ostatnio wykryliśmy, że raczej ostatnio klient usunął sobie tak naprawdę 700 podstron na swoim serwisie, to był wynik błędu tak naprawdę, nie wiedział o tym. To groziło utratą 40% ruchu, ale nasz Ignaś to w nocy wykrył. Rano poinformował specjalistę. Ten znowu skontaktował się z klientem, okazało się, że to był wynik jakiegoś tam błędu, no i specjalista mógł pomóc klientowi przywrócić te podstrony i obeszło się bez jakichś większych. Konsekwencji. Dla wszystkich tych, którzy mają podobny problem do nas, czyli chcą monitorować coś na stronach jakichś, to mogą skorzystać z Browse AI, bo to jest tak naprawdę narzędzie oparte o sztuczną inteligencję, za pomocą którego można monitorować wszystko wszędzie praktycznie, bo tam się po prostu uczy robota krok po kroku tego, co my chcemy tak naprawdę analizować. Alerty i dashboardy czyli tak naprawdę automatyczne analizowanie i zbieranie wszystkiego w jednym miejscu było dla nas tak jak już wam prędzej wspomniał, tak jak już prędzej wspomniałem, było dla nas prawdziwym game changerem i stosujemy to w wielu wielu przypadkach i to przyczyniło się bardzo mocno do tego, że zautomatyzowaliśmy 80% czynności. Więc chciałbym wam pokazać jeszcze kilka innych przykładów, być może wam będą też Pomocne. I tak na przykład w przypadku pracy copywriterów zrobiliśmy sobie taki dashboard, który dzięki któremu widzimy na żywo, ile zostało zleconych w tym miesiącu już treści, ile już jest napisanych, czyli ogólnie taki status, w tym jeszcze dodatkowo jakie koszty ponosi firma, czy też wynagrodzenie. Jakie wynagrodzenie jest dla kooperatorów, w zależności od tego, kto po której stronie stoi, no i tam jeszcze w dół, idąc na tej podstronie, mamy dokładnie wyniki każdego kooperatora, czyli kto co napisał. Dzięki temu tak naprawdę możemy dowozić te treści w każdym miesiącu, a ja jeszcze dodatkowo sobie zażyczyłem takiego maila o 10 rano każdego dnia, bo nie zawsze tak naprawdę pamiętam o tym, żeby wchodzić na ten dashboard, czyli wysyłam sobie taki alert, tylko tym razem w formie takiego maila. Kolejny przykład to jest rozliczanie kooperatorów, bo skoro jesteśmy już przy temacie kooperatorów, no to tutaj jeszcze taka historia, że jakiś czas temu odchodził od nas pewien pracownik, no i poprosiłem go o po prostu taką listę czynności, które trzeba by było przejąć po nim, no i jedną z nich było rozliczanie coprejterów. no i powiedziałem temu współpracownikowi, słuchaj, a może opowiedz mi, jak ty rozliczasz tych coprejterów? no i on mi tam opowiadał o tym, ja wziąłem kartkę i długopis i tak naprawdę w ciągu kilku minut spisałem proces i okazało się, że jest to dosyć proste, w związku z tym 6 godzin później już miałem rozwiązanie, które tak naprawdę automatyzowało ten proces i teraz mniej więcej wygląda to tak, że oprócz tego dashboardu raz w miesiącu idzie mail do każdego copywritera z kwotą i ze statystykami, bardzo krótki mail, statystyki jeszcze dodatkowo mogą znaleźć w swoim panelu do copywritingu, który mamy no i z tej krótkiej historii tak naprawdę, można wyciągnąć taki wniosek, że jak ja tu lubię mówić, opowiedz mi, co robisz, a ja ci powiem, co możemy zautomatyzować. A co było kluczowe, tak naprawdę, w tym akurat przypadku? No, właśnie to, co prędzej opowiadałem, czyli po pierwsze, zbieranie danych, a po drugie, właściwe dane. Czyli tak naprawdę w tym przypadku lista koprejterów i lista artykułów zrobiła robotę. Musieliśmy tylko dodać stawki i tak dalej. No, i tak jak mówiłem, zajęło nam to ogólnie 6 godzin i cały ten proces jest zautomatyzowany i zaoszczędziliśmy 1 czy 2 dni pracy danego specjalisty plus jeszcze te dodatkowe maile i tak dalej z pytaniami. Teraz już nikt nic o nic nie pyta, tylko po prostu się rozliczamy i uprościliśmy ten proces bardzo mocno. Inny przykład to znowu zbieranie, zbierania informacji w jednym miejscu, to jest na przykład zbieranie informacji o naszych klientach. I tak na przykład teraz widzicie na ekranie fragment naszego innej naszej zakładki z naszego panelu administracyjnego, w którym zbieramy sobie takie informacje jak lista plików, raporty, faktury, dane do logowania, informacje o umowie, notatki, wykonane czynności i tak dalej. No i szereg dodatkowych rzeczy, tutaj niektóre musiałem usunąć na potrzeby tego webinaru, bo były tam wrażliwe dane, ale mniej więcej widzicie jak to wygląda taki Dashboard, i powiem Wam szczerze, że jest to bardzo pomocne, nawet w sytuacji, kiedy klient z do nas zadzwoni, to my jesteśmy w stanie tak naprawdę szybko zerknąć na wykonane czynności, bo wiadomo, że nie wszystko mamy przecież w głowie, a mamy sporo klientów. Kolejny przykład to są taski, czyli to jest nic innego jak monitorowanie pracy wewnętrznej w firmach i. U nas mniej więcej wygląda to tak, że mamy sobie taki dashboard, w którym wyświetlamy każdego specjalistę oraz to takie indywidualne, ilość indywidualnych tasków, które zrobił. Jak widzicie, tutaj Hubert jest na pierwszym miejscu, więc pewnie należy mu się jakaś nagroda na koniec miesiąca. Niemniej jednak, jakbyśmy chcieli zweryfikować dokładnie, czy ta, groda, czy ta nagroda mu się na, na pewno należy, no to możemy sobie wejść, kliknąć w w link i zobaczyć taki dodatkowy dashboard, w którym mamy wymienione wszystkie czynności, które wykonywał dla, każde, dla każdego swojego klienta oraz nawet czas i tak dalej, i tak dalej. Także możemy to bardzo szybko sobie zweryfikować. Te taski, czyli tak naprawdę monitorowanie pracy wewnętrznej ma kilka korzyści. Tutaj wymieniam dwie z nich. Po pierwsze w naszym przypadku ograniczyliśmy ilość spotkań do jednego w 30 które trwa 30 minut i przeważnie je robimy w piątki i nie mamy żadnych koli wewnętrznych, nic takiego. Po prostu każdy się cały tydzień skupia na pracy, a w ciągu tych 30 minut rozwiązujemy ewentualne nasze problemy, czy też omawiamy sobie cały tydzień naszej pracy. I drugi, druga korzyść to jest to, że wyświetlamy te taski też w raportach, o których wam prędzej wspomniałem dla klientów w sposób automatyczny. Plus, jeszcze na dodatek dodajemy wszystkie czynności, które wykonał robot, czyli Ignaś. No, bo to też przecież jest bardzo duża wartość dla naszych klientów i oni właśnie tego od nas oczekiwali. I tak zdradziłem Wam właśnie taką jedną z naszych większych tajemnic, czyli jak to jest, że my generujemy jednym kliknięciem raport dla klienta, w którym znajdują się wszystkie wykonane czynności. I powiem Wam szczerze, nie jest to proste. I na pewno jest to niemożliwe bez zbierania danych, więc te dane są tutaj elementem kluczowym, a później jest to tylko przekazywanie informacji, tak naprawdę. I teraz z tej pierwszej części można wyciągnąć kilka bardzo ciekawych wniosków, ciekawych bynajmniej z mojego punktu widzenia, moje, moim zdaniem. Pierwszy z nich to jest taki, że jeżeli nie wiemy, co możemy zautomatyzować, a to jest najczęściej problem, albo od czego zacząć, to warto rozpisać proces. Czy to na kartce, czy też tak jak u nas to było, na ścianie. I ja wiem, jestem święcie przekonany, że jeżeli roz, zaczniecie wypisywać po prostu na kartce czynności, które wykonujecie, to wpadnie wam bardzo, bardzo, bardzo dużo pomysłów na automatyzację do głowy. A później jest kwestia po prostu przejścia do kolejnego kroku, czyli wykonania pierwszej automatyzacji. I ja wiem, że każdy z nas jest napalony na sztuczną inteligencję jak kornik na szafę, ale jeżeli dopiero zaczynacie, jeżeli ktoś dopiero zaczyna taką robić automatyzację, no to musi, powinien zacząć po prostu od początku, tak jak my to zrobiliśmy, bo wiem, że to działa z doświadczenia, czyli od rozpisania tak naprawdę procesu. Drugi wniosek jest taki, że jeżeli, aha, że szukajcie problemów i automatyzujcie je, bo być może będą dla Was tak samo takim dużym game changerem, jak dla nas, na przykład automatyzacja raportów, a o efektach wdrożenia tej automatyzacji automatycznych raportów, wam już troszkę poopowiadałem, więc nie będę się powtarzać. Robienie wiele, wielu automatyzacji, ale małych jest dużo lepsze niż robienie nastawianie się tak naprawdę na robienie jednej, ale takiej ogromnej automatyzacji, czyli tak naprawdę, jeżeli mamy rozpisane sobie te czynności na tej ścianie, no to możemy sobie automatyzować poszczególne czynności, czy też nawet właśnie formularze, tak jak w naszym przypadku, to było, czyli mała automatyzacja, ale dużo, a nie ogromna jedna wielka ogromna. Inny wniosek to jest taki, że zbierajcie dane, bo to jest klucz do sukcesu. Zbierajcie je, twórzcie dashboardy, czyli tak naprawdę zbierajcie, twórzcie sobie specjalne podstrony, tak żeby ograniczyć przechodzenie, ilość kliknięć i ilość po otwieranych zakładek, i w sposób automatyczny. Analizujcie zbierane prędzej dane i wysyłajcie je sobie w formie alertów czy też maili, bo to jest tak naprawdę równie duży game changer co automatyzacja raportów. No i jeżeli korzystacie z jakichś serwisów, to warto wybierać te, które posiadają API, bo API to tak naprawdę przyjaciel każdego, nie tylko programisty w sumie, ale też. Przedsiębiorcy i będzie miało to coraz większe znaczenie. Kiedyś to było tak, że serwisy miały dużo mniej API, teraz mają pra, praktycznie każdy serwis ma API, więc jest to dużo lepsze rozwiązanie. I na koniec, jeszcze tutaj taki szósty wniosek, taki mój mindset, czyli skalujemy firmę automatyzacją, a nie ludźmi. Ludzi, ludziom zostawmy pracę kreatywną, to nam się dużo bardziej opłaci i też warto, nawet jeżeli popatrzymy na marketing. A, a takie bezsensowne czynności czy też powtarzalne czynności zostawmy robotom. Już widzę, że się nie wyrobię w te 35 minut, więc ale przyspieszę troszkę. I to tylko kilka kroków, to tylko kilka kroków, ale tak naprawdę pozwoliło nam zautomatyzować 80% wykonywanych czynności i tutaj wam pokazuję jak wyglądał mniej więcej proces taki czynności wykonywane w pierwszym miesiącu na współpracy z naszym klientem a jak wygląda to mniej więcej dzisiaj czyli to co jest na zielono zostało zautomatyzowane praktycznie w pełni i dlatego śmiem twierdzić że około 80% wykonywanych przez nas czynności zostało zautomatyzowanych W drugiej części chciałbym wam bardzo krótko opowiedzieć o tym o Ignasiu w sumie i pokazać jak można wykorzystywać takie serwisy które teraz się bardzo często stają modne typu journey, do, czyli wykorzystujące swoją sztuczną inteligencję do, do na przykład promocji na swojej stronie internetowej. I pierwsza rzecz to jest, dlaczego Ignaś, jak to jest, że Ignaś mówi, tak naprawdę? I jak my to zrobiliśmy, że on mówi? I tutaj wykorzystaliśmy bibliotekę Google Cloud Text To Speech. Wybraliśmy akurat ją, bo jest po prostu bardzo znana, popularna i wiemy, że będzie się bardzo, bardzo szybko rozwijała, a teraz wiemy, że pojawia się bardzo dużo serwisów opartych o sztuczną inteligencję, jednak musimy być ostrożni, bo jeżeli chcemy, żeby Ignaś nagle nie stracił głosu, no to musimy wybrać takie rozwiązanie, które jest dostępne, jest zweryfikowane, jest proponowane przez Google, Amazon albo inną dużą firmę. I ten tekstu speech wykorzystuje coś takiego jak SSML, czyli język oparty na, na znacznikach XML, służący do, po prostu do syntezy mowy. I Tutaj właśnie Ignaś mi teraz podpowiada, że Marcin teraz wklei na czacie linka. ja bym to prosił, poprosił Adę, żeby wam wkleiła link do artykułu, który czyta Ignaś, bo właśnie wczoraj udostępniliśmy pierwszy artykuł, który czyta Ignaś, są to SEO Newsy, i jeżeli chcecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, no to zapraszam na naszego bloga właśnie do Seoniusu. Możecie posłuchać sobie Ignasia, który czyta tekst. Oczywiście będziemy to znacznie jeszcze ulepszać, dodając na przykład intro, outro i tak dalej, ale będzie to myślę bardzo pomocne w momencie, kiedy jedziecie sobie autem i chcecie sobie przeczytać na przykład, czy też posłuchać artykułu jakiegoś jak to jest teraz, że Ignaś wygląda i jak my to zrobiliśmy, że on tak naprawdę ma powtarzalny wygląd bo chcę wam zaraz właśnie pokazać, że nie, bez, nie zdecydowalibyśmy się na jedno jakieś zdjęcie i takiego bohatera, wykorzystanie jakby bohatera, tylko mm, musieliśmy się upewnić że on jest powtarzalny i możemy na przykład go ubierać w różne rzeczy i to też za pomocą Midjourney, czyli Sztucznej inteligencji, ale jeżeli porozmawiamy sobie chwilę o promptach i dojdziemy właśnie do tego, jak to jest, że Ignaś wygląda i możemy go ubierać, ale jeżeli chodzi o podstawy, to odsyłam Was do tego artykułu. Tutaj też Ada bym prosił o wklejenie tego linku na czat bo w tych podstawach, w tym artykule poruszam nie tylko w sumie podstawy, ale też bardzo zaawansowane rzeczy związane z mid -journey i jak możecie w fajny sposób generować sobie różnego rodzaju tak naprawdę bardzo, bardzo fajne obrazki, ale my teraz sobie za cel postawimy zrobienie, wykonanie obrazka przedstawiającego smaczne lody i oczywiście można zrobić coś takiego, czyli taki zwykły obrazek wpisując w prompcie ice cream po prostu, ale można też zrobić coś takiego, to, to już są dużo smaczniejsze lody na pierwszy rzut oka, bynajmniej. I do tego, żeby zrobić taki dużo lepszy obrazek, trzeba tak naprawdę popracować troszkę nad swoimi promptami, czyli przedstawić je trochę w dłuższy sposób. I tak dla przykładu, szczegółowy opis produktu ma duże znaczenie, ale też znaczenie ma na przykład aparat fotograficzny którym jest wykonywane to zdjęcie, czy też na przykład informacje o oświetleniu, czy też o tym, że robi to zdjęcie profesjonalny fotograf i że chcemy się skupić na przykład na detalach. Czy ten prompt można wykorzystać do generowania podobnych zdjęć? Ano można. Właśnie przedstawiam Wam smacznego burgera i tak naprawdę generując ten obrazek zmieniłem tylko zmieniłem tylko tak naprawdę tą pierwszą część czyli nazwę przedmiotu. I tak w ten a całą resztę zostawiłem taką samą. I tak w ten sposób można wygenerować na przykład też szwajcarski ser. I też zmieniłem tylko tutaj nazwę przedmiotu, który ma mi ta fotografia przedstawiać. Ale do, ba, do zrobienia Ignasia tak naprawdę użyliśmy czegoś jeszcze bardziej zaawansowanego, czego właśnie chyba nie ma w tym artykule, dlatego Wam o tym opowiadam. Czyli żeby Ignaś zyskał taki powtarzalny wygląd, musieliśmy zrobić grafikę na bazie grafiki, czyli to jest prompt, który użyłem, użyliśmy do tego, żeby wygenerować zdjęcie Ignasia i to jest takie podstawowe zdjęcie Ignasia. A to jest jakby prompt, który musimy używać do tego, żeby go powielać, czyli na początku wklejamy adres URL tego zdjęcia, które sobie prędzej wygenerowaliśmy, później te, to, co widzicie na białym, białą czcionką, białym kolorem, jest to część powtórzona, ale na pomarańczowo oznaczyłem rzecz, którą zmieniliśmy, czyli tak naprawdę opisaliśmy zmianę wyglądu i jak zobaczycie sobie teraz na, na ekranie. Ignaś przybrał troszkę inne ubranie, ale wygląda mniej więcej tak samo. Jeszcze, żeby Wam pokazać, jakie jak jest podobieństwo, no to pokazuję Wam teraz, czyli jest dosyć, dosyć podobny, prawda? I jeszcze, żeby nie tego żeby wam to podkreślić, pokazuję wam trzy kolejne obrazki Ignasia i on tak naprawdę będzie sukcesywnie się powielał, przewijał na naszym czy blogu, czy na naszej stronie, czy też naszej komunikacji. Tak zyskujemy, jakby tworzymy sobie tak naprawdę dodatkowo naszego Bohatera, czyli Ignasia, czyli nasz robot zyskuje mowę i zyskuje też zyskuje głos i wygląd. Ale to tak naprawdę, Mid Journey można wykorzystać też właśnie tak, jak Wam prędzej wspomniałem, na przykład na artykułach blogowych i tutaj jest wygląd naszego bloga przed i zastosowaniem grafik z Mid Journey, a tutaj jest po, czyli zdecydowaliśmy się na użycie takiego specjalnego promptu opisującego, jakby zdjęcie produktowe tak naprawdę, no i zawsze na ciemnym tle i dzięki temu zyskamy taką dodatkową spójność. Słuchajcie, to już... Tym, jakby akcentem, chciałbym zakończyć tą drugą część i zachęcić Was bardzo mocno do zadawania pytań. Mam nadzieję, że wam was zainspirowałem. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Byliście najlepszą publicznością, jaką dzisiaj miałem, i bardzo z dużą niecierpliwością czekam na też pytanie konkursowe, bo mamy do wygrania właśnie tą książkę i pytanie konkursowe brzmiało tak, w sumie Ada troszkę podpowiedziała na początku, czyli jak się nazywała konferencja, którą zorganizowaliśmy w sobotę w ramach Top Online, a tu podpowiedź jeszcze, CyberFolks było naszym partnerem, partnerem tej konferencji, więc kto, Daniel chyba był pierwszy, Ada, jeszcze jak możesz to zweryfikuj to, bo tak zerkam tylko tak, na chat. I tak, teraz tak w takim razie, Daniela, bardzo proszę o skontaktowanie się ze mną prywatnie. Możesz to zrobić właśnie albo na maila, który teraz widzisz na ekranie. Najlepiej chyba tak. I lada godzina, w sumie lada chwila wyślemy ci książkę. Bardzo fajnie, że kilka osób widziało, zapoznało się z tą. Z naszą konferencją. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i przekazuję głos do Ady. Tak, była walka tutaj. Tak, już teraz widzę. <laughs> Okej. Okay. No, pojawiło się kilka pytań. To na pewno. Dużo było pytań, tak naprawdę o narzędzia, z jakich korzystacie. No, wymienione, tutaj było, wymienione było tutaj kilka tych narzędzi, ale wiesz, napisaliście to sami, czy, czy głównie korzystacie z jakiejś firmy, która Wam podpowiedziała co i jak? Bo tutaj właśnie były takie pytania o narzędziówkę głównie. Tak, w sumie mogę. Mogę krótko i tak bardziej wyczerpująco odpowiedzieć. Postaram się odpowiedzieć tak, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości co do kolejnych też pytań związanych właśnie z tym. Ogólnie rzecz biorąc, ja jestem programistą, w sensie takim półprogramistą, można powiedzieć, bo potrafię sobie zaprogramować wszystko na własne potrzeby, ale i tylko przez chwilę kiedyś pracowałem jako programista, byłem też studiowałem na studiach miałem do czynienia z programowaniem, w związku z tym jakby bardzo mocno wykorzystuję to w naszej firmie i automatyzacje, które my robimy, akurat oparte są o, o no, automatyzacje są zaprogramowane przeze mnie czyli nie wykorzystujemy tutaj narzędzi typu make czy zapier i tak dalej, czyli takich no-code'owych czy low-code'owych, tylko robimy te automatyzacje sami, niemniej jednak Większość z nich tak naprawdę można, można zrobić również za pomocą e, no-code'u czy low-code'u, który jest teraz bardzo popularny i uważam, że dla wielu przedsiębiorców to będzie prawdziwy game changer. Ehm, tak, ja programuję ogólnie w Node.js plus Siles.js e, Siles plus Bootstrap i mm, JavaScript, jQuery i takie tam inne. E, niemniej jednak Node.js tutaj jest taką podstawą. Ehm, no i w sumie to chyba tyle. Niemniej jednak tak jak powiedziałem, za pomocą makea czy zapiera też można wykonać wiele z tych automatyzacji. Tutaj widziałem też o pytanie o dashboard. One są kustomizowane, tak jak to nazwał ktoś na czacie, nie widzę teraz, kto to pytał. Tak, są kustomizowane przez nas, czyli my tak naprawdę pozbywamy się wszystkiego, co tam jest nieistotne i w, staramy się wyświetlać sobie tylko to, co jest dla nas istotne i co nam po prostu zaoszczędzi dużo czasu. Okay. Czy wspomagacie się jakąś apką do zadań typu ClickUp click czy Trello? Mamy tak coś powiem? takiego jak Todoist, tak? tylko w Todoist sobie bardziej rozpisujemy zadania, rozpisujemy sobie zadania, które mamy gdzieś tam wykonywać, ale jeżeli chodzi o wykonane czynności dla klientów, to mamy swoją apkę i to w sumie jest bardzo dobre pytanie, dziękuję za to pytanie, bo mi przypomniało o jednej bardzo ważnej rzeczy, że czasami automatyzacje wiążą się z koniecznością zrobienia dodatkowego serwisu i ja wiem, że wszyscy zaczynają automatyzację od faktur i to jest jak najbardziej must have. Ale czasami na przykład my musieliśmy zrobić, żeby, żeby zautomatyzować proces yy, na przykład zaplecza, tworzenia serwisów zapleczowych i umieszczania na nich wpisów blogowych i tak dalej. To musieliśmy zrobić specjalny panel do, yy, dla copywriterów. Yy, I w ten sposób jakby nikt u nas tak naprawdę się nie zajmuje dodawaniem wpisów zapleczowych, bo to się dzieje po prostu z automatu, po tym jak copywriter napisze. Treść. Podobnie jest z tymi taskami, czyli zrobiliśmy sobie specjalnie dodatkową, prościutką apkę która jest idealnie dostosowana do naszych potrzeb, czyli podpowiada nam bardzo szybko klienta i możemy tak naprawdę wybrać sobie z listy bardzo szybko zadanie, które wykonaliśmy, bo większość zadań, które wykonujemy, też jest powtarzalna. Więc zbudowaliśmy sobie taką prościutką apkę i ją synchronizowaliśmy z naszym panelem administracyjnym, a ten znowu się synchronizuje z raportami i te dzięki temu, że wklepujemy sobie taski, które wykonujemy dla naszych klientów, możemy w sposób automatyczny przekazać to, Później do raportów. Okej, okay, super, dzięki. Grzegorz pyta: jakie automatyzacje dają największą dźwignię w rozwoju i zaoszczędzeniu czasu w firmie, takiej właśnie usługowo-agencyjnej? Od czego polecasz zacząć? W ogóle. No to tak jak w tej prezentacji starałem się przekazać czyli tak najpierw trzeba rozpisać wszystkie procesy bo bez tych procesów nie ma opcji i wtedy tak naprawdę 10 razy wykonać daną czynność ręcznie i jeżeli ten proces jest sprawdzony 10 razy no to przekazać go do automatyzacji czy też samodzielnie go zautomatyzować i co daje tak naprawdę największego boosta Problemy, czyli rozwiązanie problemów w sposób automatyczny. To daje, bez względu na to, co to jest, to, to daje największego busta. Tak, jak właśnie celowo też w tej prezentacji po, po, podzieliłem się z wami moimi problemami, które miałem, bo nie zawsze byliśmy idealną agencją i nadal, jakby dużo mamy do poprawy, ale dzięki tym automatyzacjom staliśmy się, rozwiązaliśmy tak naprawdę wiele problemów branżowych. Przykładowo, jeszcze dwa lata temu, czy trzy lata temu, no nie było agencji, która by raportowała tak dokładnie, jak my to robimy, i przez to, że to zautomatyzowaliśmy i umieszczamy tam bardzo dużo informacji, to też stało się tak naprawdę naszym wyróżnikiem, bo klienci to bardzo mocno doceniają, a my jeszcze mamy czas na to, żeby nagrać wideo, czyli tak naprawdę automatyzujemy bez takie czynności, które, które możemy zautomatyzować, a takie kreatywne. I kontakt z klientem staramy się ulepszyć. Automatyzujemy po to, żeby ulepszyć ten kontakt, i czasami też mnie osoby pytają, czy to doprowadziło do zwolnień, czy automatyzacje doprowadziły do zwolnień. No to ja mówię, że nie, bo nasza ekipa się powiększyła i ilość specjalistów tak naprawdę nam cały czas rośnie cały czas zatrudniamy specjalistów, bo po prostu my się nastawiamy na pracę kreatywną i na, na zrobienie jak najlepszej jakości dla tych klientów. I im więcej czasu poświęcimy na takie indywidualne rzeczy, typu nagranie wideo, raportu dla klienta, czy też spotkanie z klientem, tym lepiej to wpływa na współpracę i tym bardziej klient jest zadowolony. A jeżeli my sprawdzaliśmy wykresy, czego klient nie był w stanie zauważyć i nie widział tego, nie czuł tego, a często jeszcze właśnie bezużytecznie to robiliśmy, bo nic nie wykrywaliśmy, no to to były, to były czynniki, które gdzieś tam źle wpływały na tę współpracę. Okay. Było też pytanie, z jakiej, chmur jakiej chmury używać przy zbieraniu i przetwarzaniu danych? Czy, czy w ogóle korzystać z jakiejś? No tak, jak mówiłem, ja jest, mamy swoje rozwiązania, czyli mamy swoje serwery, współpracujemy z administratorem, który się nam opiekuje tymi serwerami, więc nie korzystamy z jakichś tam rozwiązań typu AirTable czy czegoś takiego, tylko mamy swoje bazy danych. Ale tak jak mówię, to nie znaczy, że wy nie możecie, czy ktoś nie może tego zrobić za pomocą Make'a, zapiera AirTable i Notion i jakichś innych dodatkowych rzeczy. Jak najbardziej to wie, większość z tych można, tylko ja nie jestem jakby gdzieś tam super, no nie czuję się tak mocny w tym temacie, więc nie mogę Wam tutaj dokładnie konkretnych rozwiązań podać, niemniej jednak też się mocno interesuje tym no-codem i low-codem, bo być może też coś spróbujemy z tym podziałać. I jeszcze pytanie, widziałem o CRM, no to tak jak już po raz kolejny mówię, no sami programujemy, to więc mamy swoje, swój panel CRM i tak naprawdę od 2012 roku z yy, Samodzielnie zacząłem robić ten CRM, czyli nigdy nie używaliśmy jakiegoś innego CRM-a. Testowaliśmy sobie w międzyczasie różne inne, ale tak naprawdę cały czas ulepszamy ten nasz. I w pewnym momencie, jak się nauczyłem tego Node.js, bo prędzej programowałem w PHP, to przepisałem wszystkie nasze narzędzia na Node.js, no bo to jest dużo szybsze, dużo lepsze i bardziej nowoczesne rozwiązanie, w mojej opinii bynajmniej. Ok. Było pytanie, czy da się automatyzować firmę samodzielnie? Trochę to rozwina. Czy uważasz, że jeżeli ktoś nie ma takiego doświadczenia albo w ogóle skillów programistycznych, może jakoś sam zacząć i od czego? Tak, może zacząć na pewno. Właśnie wykorzystując takie narzędzia jak Make, takie narzędzia jak Zapier, Airtable itd., Myślę, że najlepiej zacząć od y, szybkiego kursu y, i od dołączenia do jakiejś społeczności. Na przykład ja jestem w społeczności zautomatyzowani i tam y, często widzę czytam y, o rozwiązaniach, który, które inni publikują, ale na YouTubie znajdziemy mnóstwo filmików tak naprawdę odnośnie makea, zapiera i tak dalej, więc zacząłbym po prostu od edukacji, a po drugie. Y, od czego bym zaczął w firmie, to tak naprawdę musiałby mi ktoś opowiedzieć co on robi, to ja bym powiedział mu od czego powinien zacząć. Niemniej jednak od prostych rzeczy, takich prostych, żeby się wdrożyć jakby w tę automatyzację. Na przykład tak jak my zaczęliśmy od automatyzacji tych wysyłanych maili, to jest fajne, czyli wszystko, co nam zaoszczędzi czas. I teraz bardzo ważne jest to, że bo czasami popełniają ludzie taki błąd, że zasypują siebie mailami. Czyli na przykład jeżeli ktoś zmieni jakiś dokument w Google Docsach, no to ten ktoś dostaje powiadomienie. No nie, no to nie jest dobra droga, moim zdaniem, czyli jakby ograniczamy ilość wysyłanych do siebie maili, czyli tam alertów, do tylko tych, które są niezbędne, a nie na odwrót czyli nie zasypujemy siebie informacjami, mailami i tak dalej, bo nie, automatyzacja nie polega na tym, żeby zaśmiecać sobie na przykład skrzynkę mailową, prawda? Okej, okay. tutaj pojawiają się pytania, czy byś mógł podać link do tej grupy zautomatyzowanych. Myślę, że możecie napisać do Marcina później. Już tutaj wkleiłam też link do Twojego okay. Linkedina, także myślę, że Marcin na takie rzeczy już odpowie. OK. Było też pytanie o copywriterów: gdzie i jak Wasi copywriterzy, bo tutaj w domyśle, informują o postępie prac. Chcę się weź, bo tam mówiłeś o tym, że dowieźliście tak, 12 tysięcy artykułów, tak. tylko jeden tam nie, nie został dowieziony. I jak to wygląda z perspektywy już copywritera? Tak, jeżeli chodzi o czas, to tak, tak było faktycznie, że praktycznie wszystkie dowieźliśmy, nawet. Mógłbym nie wspominać o tym, że tego jednego nie dowieźliśmy, bo tak naprawdę nie dowieźliśmy dla mojego znajomego, yy, który by nie nie był. Yy, no, ale chciałem się przyznać do tego, więc tak, czasowo nie dowieźliśmy tego jednego i to był wynik tego, że ktoś po prostu nie skorzystał, w sensie specjalista przesłał artykuł do copyrightera, nie posługując się naszym procesem, czyli tak naprawdę naszym narzędziem, i wtedy zapomniał wysłać. Tego, tego artykułu do klienta i to był ten, pamiętam ten moment, kiedy nie dowieźliśmy tego artykułu i jak się komunikują. No, my ogólnie, być może to będzie dla Was cenna też uwaga, bo jeżeli coś automatyzujemy, ogólnie jak ktoś coś programuje, to to wie, że jest coś tam takiego jak funkcja, czyli czy metoda, czy funkcja. Chodzi o to, żeby po prostu nie robić za każdym razem tej samej czynności, tylko raz sobie ją zrobić i później się do niej odwoływać. I mniej więcej takim, taką zasadą się posługujemy przy wszystkim, czyli jeżeli możemy zrobić coś raz, a na przykład rozpisać artykuły dla Wszystkich klientów możemy rozrobić raz w miesiącu. No i tak też robimy, czyli rozpisujemy artykuły raz w miesiącu, czyli rozpisujemy przykładowo 600 artykułów, najpierw wrzucamy pierwsze 300, później drugie 300. Tak przykładowo mówię. No i cooperatorzy sobie piszą, muszą napisać je do 25 dnia każdego miesiąca, przeważnie już są napisane 22 dnia każdego miesiąca. Czy coś takiego, no i później one są też przesyłane po prostu też do klientów w międzyczasie. Jak artykuł jest napisany, to my mamy taką informację, bo też mamy po prostu taki dashboard z informacjami, które artykuły już można wysłać do klienta. Co więcej, mamy coś takiego, jak jakby podgląd, czyli że możemy wygenerować tam sobie podgląd i wysłać bezpośrednio link do naszego kopy, do naszego narzędzia dla klienta i on sobie tam może zerknąć na ten artykuł. Jeżeli ma jakieś uwagi, to może. Je nam zgłosić. Czyli tak naprawdę komunikację ograniczamy do minimum w ten sposób. To trzeba. Tutaj jest bardzo ważna też zasada, że trzeba się trzymać ustalonych prędzej zasad. Czyli jeżeli my postanawiamy, że rozpisujemy raz w miesiącu, a klient w połowie miesiąca do nas dochodzi, to on musi poczekać tak naprawdę te pół miesiąca na to, żebyś, żeby ten artykuł wpadł do copywritera. Ale mając taki proces dzięki temu jakby procesowi dowozimy tę większość artykułów, bo gdybyśmy mieszali w, w ciągu miesiąca, to pewnie byśmy się sami w tym pogubili. A tak opracowaliśmy sobie pewien proces, który działa świetnie, no i tego się trzymamy. Akurat teraz będziemy mocno pracować nad kopy, troszkę odmieniać ten proces na jeszcze lepszy, więc na następny raz być może Wam trochę o nim opowiem. Okej. Okay. Wojtek pyta, czy do wszystkich takich rozwiązań dochodziłeś sam, czy też korzystałeś na przykład ze wsparcia jakiegoś eksperta od wdrożeń automatyzacji, czy, czy po prostu obserwowałeś te procesy w firmie i, i tylko to było źródłem Twojej inspiracji, czy coś jeszcze? Moją inspiracją były problemy, tak naprawdę problemy. Właściwie to klienci, którzy byli problematyczni, zgłaszali nam te problemy. Ja im dzisiaj bardzo mocno za, nie, za to dziękuję i bardzo doceniam tych klientów. Jeżeli ktoś był niezadowolony i zgłosił, no to ja próbowałem po prostu to poprawić, ale nie robiłem tego na zasadzie, że. Um, że zmieniałem to coś dla jednego klienta, tylko odmieniałem cały proces. Starałem się odmieniać cały proces, czyli jak ja to mówię, zmieniałem proces globalnie, aż doszliśmy do momentu, kiedy ten proces dużo lepiej działał i tak ulepszaliśmy z każdego miesiąca, tak naprawdę na miesiąc pracowaliśmy nad tym procesem, czyli moją inspiracją zawsze były maile od klientów i do dzisiaj, do dnia dzisiejszego są, bo my tak naprawdę, firma usługowa to jest taka firma, która musi dać klientowi tego, czego on oczekuje. No i jeżeli klient od nas oczekiwał raportowania lepszego, no to my 9 miesięcy pracowaliśmy nad tym, 9 miesięcy jeszcze jakby musieliśmy posłuchać narzekania. Czasami klient odszedł przez to na przykład, musieliśmy się z tym pogodzić, ale w końcu ostatecznie poprawiliśmy cały proces, czyli zrobiliśmy raportowanie dla wszystkich klientów, nawet dla tych, którzy nie narzekali. I to jest właśnie taka bardzo duża wartość i nie miałem żadnego mentora, bo nawet co więcej, mogę powiedzieć, że jeszcze na przykład dwa czy trzy lata temu miałem bardzo duży problem. Jak mówiłem o automatyzacji, że u nas się maile wysyłają automatycznie, to, to było to źle odbierane, bo automatyzacja i sztuczna inteligencja było. Było, było, czymś nowym, nikt nie chciał z robotem rozmawiać. Dzisiaj jest trochę inaczej, dlatego bardzo mnie to, z jednej strony bardzo mnie to cieszy, że właśnie na przykład dzisiaj mogę opowiadać wam o automatyzacjach, z którymi mam do czynienia przez długi, długi czas już i one są doceniane bardziej niż na przykład właśnie dwa czy trzy lata temu. Okay. No tak, to prawda. Kiedyś to było nie do wyobrażenia, żeby ktoś porozmawiał z robotem, a teraz wręcz nawet się wymaga e, używania sztucznej inteligencji e, przez firmę. E, no dobrze Marcin, a czy automatyzowaliście jakieś procesy sprzedażowe, czy, czy tylko skupialiście się tutaj na takiej obsłudze klienta już wewnętrznego? Um, automatyzowaliśmy prędzej na przykład też sprzedaż w sensie takie procesy pomagaliśmy, bardziej wspieraliśmy automatyzację, sprzedaż. Automatyzowaliśmy, właśnie później, długo, automatyzowaliśmy czynności, które wykonujemy w dziale realizacji, no bo jednak najbardziej nam zależało na tym, żeby dostarczać tą jakość. Klientom. Automatyzacje na to niewątpliwie bardzo mocno wpłynęły. W działaniach marketingowych też sporo automatyzujemy. Niemniej jednak dział marketingu składa się u nas z tak naprawdę jednej osoby, czyli Anikuś. No dobra, jeszcze mogę dodać tutaj Dagmarę. Dagmarę, czyli naszego creative directora, który de facto wymyślił. Dagmara jest autorem naszej komunikacji, tak wspaniałej, którą bardzo mocno zawsze zachwalam i dzięki niej na przykład mogłem dzisiaj bardzo spójnie pokazać Wam prezentację, bardzo spójną, ale to tak naprawdę jedna osoba. I teraz kluczem do sukcesu u nas było to, że postanowiliśmy, że to tak naprawdę <laughs> copywriter nie napisze nam świetnego artykułu na temat SEO, dlatego musi to zrobić specjalista. W związku z tym, jakby z Automatyzowanie tych wielu czynności sprawiło, że specjaliści mają dodatkowy czas na to, żeby robić pracę kreatywną i w tym na przykład dzielić się wiedzą. I tak powstało na przykład ta książka, chociażby którą dzisiaj pokazywałem. No bo jeżeli bylibyśmy zawaleni robotą, yy, w cudzysłowie tak kolokwialnie mówiąc, no to byśmy tego nie mogli zrobić. A tak yy, mamy jakby czas na to, żeby wykonywać właśnie ten marketing. I tak naprawdę u nas robi każdy w, w naszym biurze. Robi jakiś fragmencik marketingu, i dlatego też, jakby troszkę o nas więcej teraz w ostatnich latach słychać. Okej, okay, super. No tak, to przyniosło zamierzony efekt, myślę, że na pewno. Były też pytania o, o te grafiki wygenerowane. Jak wyglądają prawa intelektualne w przypadku takich grafik? Czy można je wykorzystywać komercyjnie? Tutaj nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd. Nawet w artykule zamierzałem, do którego link Ada wklejałaś, nawet zamierzałem tam jakby poruszyć tą kwestię, z tym, że nigdzie tak naprawdę w internecie nie ma takich mega, takich rzetelnych informacji, bo wszędzie jest informacja na końcu, że ale ostatecznie musisz pójść do prawnika i się go zapytać. No bo to są takie standardowe licencje i tak naprawdę problem. Hmm, jest taki, że to jak my na przykład generujemy sobie obrazki naszego bloga, to ktoś może je wykorzystać i że my nie jesteśmy właścicielem tej grafiki, ale no właśnie, no trzeba uderzyć do prawnika. No i ja wysłałem takie zapytanie do naszych prawników, do kancelarii, z którą my współpracujemy. Czekam na odpowiedź i na pewno, jak tylko uzyskam tę odpowiedź, to zapdejtuję ten artykuł i poinformuję na pewno na LinkedInie, bo ten temat jest bardzo ciekawy i bardzo oblegany, że tak powiem. Tak, no jeszcze nie ma takich uregulowań prawnych po prostu w obecnym prawie. Że po prostu ta technologia idzie za szybko, nie idzie łącznie na równi z prawem, więc jest ciężko o, o jakieś przepisy regulujące to. Ale tak, no my w CyberFox też wykorzystujemy sztuczną inteligencję już, więc, więc też mamy te zagłostki, jeżeli chodzi o, o na przykład generowanie tych zdjęć. OK. z tego co widzę już nie ma... Jeszcze teraz Rafał pyta, ilu deweloperów w waszej firmie jest zaangażowanych w budowanie i rozwijanie tych automatyzacji? No to szczerze mówiąc, to jedna osoba, czyli ja. <śmiech> <śmiech> tak, sukcesywnie wprowadzam. Jakby jeżeli chodzi o takie stricte kodzenie, bo i, i tak naprawdę przyspieszamy mocno. Bo jeszcze kiedyś musiałem dzielić na przykład moje obowiązki, właśnie związane z automatyzacją na, te, na obsługę klientów. Na przykład, a teraz mamy, mamy w, no, na tyle dobrych specjalistów, że tak naprawdę ja już jestem wykluczony z tego, z tego działu realizacji, jak ja to mówię, więc mogę się zająć automatyzacjami. Teraz dużo się uczę też sztucznej inteligencji i tak dalej. Niedługo. Mam nadzieję, jakby, że będę mógł się nimi pochwalić tutaj, czy też o nich opowiadać troszkę, zainspirować, ale tak, na chwilę obecną, tak naprawdę głównie ja wykonuję te automatyzacje, oczywiście cały zespół nad nimi pracuje, czyli mamy coś takiego, mamy te nasze procesy, które stale ulepszamy. I tak dla przykładu. Mamy sobie wskazówki optymalizacyjne i raz na pół roku Kamil, który dba u nas o ten proces, akurat musi zaproponować różnego rodzaju zmiany. Ale za zakodzenie tego wszystkiego, czyli za zaprogramowanie, już jestem odpowiedzialny ja. Niemniej jednak rozważam, żeby część z tych automatyzacji, w sensie obowiązków, czy też nowy jakiś serwis będziemy robić, to żeby już powoli też gdzieś tam outsourcować to. Okej, jasne. W jaki sposób i przy pomocy którego narzędzia opisujecie procesy? Teraz powiedz. Myślę, że już odpowiedziałeś na nie wcześniej. Ok. No, jeżeli nie macie pytań, to będziemy powoli kończyć. Ja z tych spisanych już, już wszystko wyczerpałam. Jeszcze chciałam powiedzieć, że Wojtek też odpowiedział na pytanie dość szybko. I Wojtek, jeżeli zgłosisz się do mnie na Linkedinie, to to podeślamy ci naszą po prostu książkę, może naszą bluzę też, więc odezwij się, to chętnie, chętnie coś wyślamy, bo byłeś też szybki. Spoko, my też możemy dodać jeszcze jakąś książkę, także wyślemy i żółtą książkę, i niebieską. O, super, ekstra. So. Wojtek, dobra, dzięki. Łukasz Peta, gdzie szukać wsparcia w temacie automatyzacji procesów w biurze rachunkowym? Oni używają dedykowanych systemów księgowych z OCR i mają autorski system dotazków, jednak póki co skalowanie tylko przez ludzi. Prosta sprawa, bo tam raczej no-code i low-code będzie wystarczającym rozwiązaniem. Więc w, no nie będę tutaj jakby gdzieś tam polecał konkretnych osób czy firm. Niemniej jednak, jak ktoś się zainteresuje właśnie tym no-codem czy low-codem, to na pewno jakieś osoby, czy freelancerów, czy też jakieś agencje znajdzie, bo bardzo dużo ich teraz powstaje, tak szczerze mówiąc, więc myślę, że nie będzie z tym problemu, ale rozwiązania, które, o których wspominałem prędzej, czyli ten make na przykład plus um, Airtable, o ile dobrze mówię teraz, to <coughs> będą w zupełności wystarczające do tego, żeby zautomatyzować część tych procesów. Okej, okay, super. A cały czas przewija się jedno pytanie, nie wiem czy zgadniesz, najważniejsze, czy będzie nagranie? Otóż będzie, ale tak, będzie dostępne będzie, za jakiś będzie, czas tak, dopiero. Dopiero za jakiś czas, myślę, że tak końcówka maja, więc no, musicie obserwować, ale też dostaniecie link do nagrania, więc spokojnie. Będziemy już kończyć, chociaż tu jeszcze pojawił się... Okej, okay, to jest nie, odpowiedź na, na pytanie Łukasza. Dobrze, słuchajcie, za chwilę tutaj zakończę webinary, zobaczycie też takie okienko na koniec. Napiszcie tam proszę, jak Wam się podobało, o czym chcielibyście usłyszeć w następnych webinarach, bo chętnie się dowiem o Waszych potrzebach. Więc bardzo Ci dziękuję, Martin, że przyjąłeś zaproszenie. Cieszę się, że opowiedziałeś tutaj o swoich doświadczeniach. No, mam wrażenie, że dużo osób może to wykorzystać i zainspirować się w jakiś sposób, więc świetna robota i, i dużo wiedzy. Bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję za, za to, że mogłem tutaj znowu. Z wami sobie podyskutować troszkę, zaprezentować troszkę o automatyzacjach, szerzyć troszkę ten temat, no bo jest on bardzo ważny w dzisiejszych czasach. Wszystkim bardzo dziękuję za przybycie i bardzo proszę o, o ocenę, o opinię, bo jak wiecie, tak jak klienci mnie zawsze oceniają i to mi pozwala się ulepszać w sensie naszą firmę, tak samo dzięki waszym ocenom też będę mógł ulepszać na przykład moje prelekcje czy prezentacje. Ok, super. Bardzo Wam dziękujemy. Trzymajcie się miłego dnia. Pa pa.